Dzisiaj w stajni z nami taka oto pani Aria. Cześć. I zrobimy coś nowego. Hej wszystkim, dzisiaj idziemy w teren z psem i koniem. I ze mną też. A kto tu przed nami? O, będzie polowanie. O, chyba mnie poznajesz. No zobaczymy, jak to będzie. Na razie wszystko jest w porządku. Aria sobie biega, bo ją spuściliśmy. Ale pilnuje się, nie podchodzi pod konia, nie szczeka. Zajmuje się sobą. Radek biedny dzisiaj ma dwie nogi, a nie cztery. Zwykle ma trzy. Parszink! Także tak sobie jedziemy. Kamerzysta, proszę naprzód. Staram się, ja już prawie że biegnę. Wiesz co, prawie biegnę naprawdę. Na pewno słychać tutaj, jak już gubię brzuch. Tak chudne. Psa właśnie nadepnąłem. Bo czułem coś miękkiego pod stopą. On żartuje, spokojnie. Mam nadzieję, że to nie była tylko kupa. A było ciepło? No. Szalej mały. Szalej mały. Ale jesteś niski. Aria, chodź do mnie. Aria, chodź tu do mnie. Aria, czekaj, siad. Siad, Aria. Pięknie. Proszę. Taki grzeczny pies. Aria bawi się znakomicie. To jest typowa Aria w lesie. O tak. Ona tak sobie powarkuje z emocji. Hej. Hej Aria. Takie porównanie. Jedno zwierzę, drugie zwierzę, trzecie zwierzę.
koń sprawowały się niesamowicie, były naprawdę bardzo grzeczne. Można było wszystko z nimi zrobić, prawda? Nawet szpagat. Tak, ale Radek robił, ale tego akurat nie wyjaśniliśmy. No, przykro następnym razem. Jakby ktoś był zainteresowany losami naszego pieska Ari, tak, to tutaj gdzieś będzie nazwa Instagrama, zapraszamy do oglądania. No i dziękujemy za dzisiaj. Siema.